Pitney Bowes 5341, mechaniczny licznik, posiada dwa wskaźniki stanu kredytowego, czyli tego, który jest aktualnie na liczniku, i ogólnego zużycia, czyli to jest główny licznik maszyny. Nas najbardziej interesuje licznik kredytowy, który przed opcją wprowadzania kredytu trzeba spisać sobie. Po spisaniu licznika w tylnej części znajduje się śruba, która z ruchem według wskazówek zegara, nie, w przeciwnym do wskazówek zegara, pozwoli nam otworzyć pokrywę i odsłoni się nam cały zestaw zegarów. Oczywiście dwie ostatnie cyfry, które się tu znajdują, to są cyfry po przecinku. Cała reszta to jest kredyt główny. I teraz dodając kredyt, wygląda to w ten sposób, że po prostu przekręcamy fizycznie czymś ostrym, czy to jest śrubokręt, czy kawałek pręcika. Po otwarciu pokrywy ukazują się nam zegary wskazujące kwotę kredytu. Po to, żeby przestawić je, musimy suwak przesunąć. Przesuwamy go w kierunku lewym, odblokowując mechanizmy zegarowe. Szpikulcem bądź końcówką długopisa jesteśmy w stanie przestawić sobie daną kwotę na pozycję, która nas interesuje, czyli o kredyt, o który będzie powiększana wartość, tak? Tak, i to może być akurat w przypadku tego licznika, może być to sytuacja taka, że końcówka w groszach tak samo może być powiększana. Czyli w tym momencie powiększyliśmy o 10 tysięcy złotych i na przykład 20 groszy, tak? Czyli jesteśmy w stanie sobie przestawić w ten sposób, tak? Po zakończeniu procedury wprowadzania kredytu, czyli dobicie jak gdyby kredytu, suwak w kierunku prawej strony przesuwamy ponownie, tak żeby blokada dała się zamknąć, i zamykamy klapkę. Jesteśmy w stanie sobie skontrolować po zamknięciu, oczywiście nie zablokowaniu jeszcze, jaką kwotę mamy ustawioną. Gdyby było coś nie tak, można zawsze w każdej chwili procedurę powtórzyć, czyli przesunąć suwak w lewo, ustawić dowolną kwotę, ponownie w prawo. Po zamknięciu śruba według wskazówek zegara blokuje nam pokrywę. I teraz tak, procedura zabezpieczenia licznika po wprowadzeniu kredytu będzie polegała na założeniu plomby w górę w ten sposób, zabezpieczając pokrywę oraz boczną ściankę licznika. Pomimo przekręcenia śruby, pokrywa nie daje się otworzyć. Jest to dosyć solidnie zabezpieczone. Różnica między jednym a drugim licznikiem. Licznik o symbolu 5358, też firmy Pitney Bowes. Różnica polega na tym, że urządzenie oprócz wyglądu identycznie takiego samego jak poprzednie, różni się tym, że pod pokrywą zabezpieczającą licznik kredytowy znajduje się dodatkowa blokada groszowa, która uniemożliwi nam przestawienie ostatniego banku kwotowego w przypadku wystąpienia przy doładowaniu groszowych doładowań. Wygląda to w ten sposób, że po dokonaniu przesuwamy tak samo. Suwak przesuwany jest w kierunku lewym po to, żeby zluzować blokady wszystkich kół nastawczych. Oprócz tego właśnie luzujemy ten zaczep boczny i w tym momencie po przeprowadzeniu
ustawienia, na przykład też groszowego. Tak. O, teraz sekunda, przestawimy go. Czy on się zablokował? Zaraz, ja nie wiem, czy tu czasami nie wygląda to w ten sposób, że trzeba będzie przylecieć. Nie, ale on powinien puścić. O, teraz. Po przestawieniu pokrętła bardzo ważną rzeczą jest przestawienie suwaka w prawą stronę i założenie blokady w ten sposób, żeby wpadła dokładnie w ten otwór, który się znajduje na dole, co umożliwi nam zamknięcie poprawne klapki i zakręcenie śruby. W momencie, gdybym nie domknął blokady, idzie coś takiego zasymulować, o, klapka będzie odstawać, tak jak widać, i po złożeniu w taki sposób licznika następuje ponowne nabijanie kwoty podczas pracy licznika. Także na to trzeba zwrócić uwagę. O, blokada wejdzie na sam dół. Teraz licznik zamknie się idealnie płasko. I tak wygląda. W przypadku tej maszyny zakładanie plomby odbywa się dokładnie w taki sam sposób, czyli zabezpieczenie pokrywy górnej, ścianki bocznej i to wszystko.